Halo. Muszę przestać z tym halo, bo za halo to w mordy walo. Chwila, macie obraz? Macie, dobra. Był obraz? Był obraz, nie? Bo nie jestem pewien, chyba był obraz. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jak za każdym razem zresztą. Ja jestem Moskit. A to jest Kerbal Space Program. Wersja 0.22. A my nadal zbieramy hajs. Wróć. Zbieramy naukę, bo nauka musi się zgadzać. Hajs się będzie zgadzał tak czy siak. Ach, tu macie nasze najnowsze osiągnięcie technologiczne, czyli ptasi konik, dwuosobowy samolot, którego celem jest pozyskanie jak największej ilości danych z powierzchni Kerbinu. W przyszłości, jak w końcu uzyskamy odpowiednią ilość jeszcze technologii, nauki, żeby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanego kokpitu lotniczego, czyli tego większego, to wtedy może polecimy nawet na Jol Ida Life, czyli na księżyc, na którym jest atmosfera taka jak na Kerbinie. Ale to są na razie dość odległe plany. Dzisiaj mamy ze sobą Asika, który jest, zaraz wam powiem kim jest. Jest, moi drodzy, porucznikiem oraz Xenona, który jest aktualnie sierżantem, więc ogólnie dzisiaj ekspimy tą dwójkę. Mam nadzieję, że misja będzie udana. Mam nadzieję. Liczę na to bardzo, ale to bardzo mocno. Okej. W ogóle musimy uważać, bo tam na pasie startowym jest odrzutowa ryba, czyli nasz poprzedni dzisiaj projekt, który się nie wykasował, więc trzeba ogólnie rzecz biorąc uważać. Mam nawet światełka, jakbyśmy potrzebowali lądować w nocy. To jest bardzo fajna opcja. Muszę uważać, bo ptasi konik jest dość zrywnym projektem. Zaraz, muszę sobie włączyć tork, czyli, o właśnie, koła zamachowe, czy tam koła, nie będę jak się nazywa na polski, czyli powiedzmy, że sterowanie z kokpitu i żebyśmy tylko latali tylko i wyłącznie przy pomocy lotek. Więc teraz tak, jakie mamy możliwości? Mamy trochę nowego sprzętu. Po pierwsze mamy NoScon, czyli to coś fajnego, dzięki czemu możemy teraz może inaczej. NoScon, coś się psuje SAS. Coś się psasuje. PSAS. Psuje SAS. PSAS. Coś on opada. Cholera wie czemu. Co jest z tym SASem? Musimy trochę wyżej polecieć. A, i teraz tutaj mamy, to kiedyś służyło do właśnie jako SAS zaawansowany, teraz to służy tak na dobrą sprawę jako nowy przyrząd badawczy. I mamy 90% transmisji, super. I mamy przy okazji nową antenę, nie jest zła, co? Dobra antenka nie jest zła, co? Daje radę. Nowy kombutron. Dobra, tylko podejrzewam, o Jezu, ile to w ogóle pobiera energii. O mój ty Boże, mamy też troszeczkę paneli słonecznych, więc jak to strasznie dużo paneli energii pobiera. Wielki cyc, no trochę. Zwróćmy się bardziej w stronę bazy naszej KSC. Może tak bardziej. Jezus, co ja robię? Co ja u licha robię? Potrzebujemy ładowania, moi drodzy. Dużej ilości ładowania. Mamy za mało energii. Po prostu. Wysłało się? 63%, Jezus. Co tu się dzieje? Jakieś dziwne dane się zbierają, nie wiem skąd. W ogóle. Kompletnie. Skąd te dane się zbierają? Atmosphere Analysis. Ciekawe. Skąd te dane się pobierają? Stąd? No stąd. Ciekawe rzeczy. 71%. Boże, je to pobiera energii. O mój ty Boże. Wiedziałem, że to aż tyle energii pobiera. Naprawdę. Mamy też takie coś jak analizator aktywności
sejsmicznej. Ciekawa rzecz, powiem wam. Naprawdę ciekawa. Mamy bardzo małe ładowanie. No tak, jak lecimy pod w słońce, nie z tym kątem nachylenia, co powinniśmy, to się nie dziwię, że nie mamy ładowania. Wcale, a wcale. Wysłaliśmy już wszystko, czy jeszcze nie? 76%, jeszcze nie wszystko. Niestety. Przyspieszmy czas, powinno to trochę pomóc, w teorii. W praktyce chyba to nic nie pomoże. Ciekawe rzeczy. 80% mamy. Tymczasem zbierzmy sobie też dane z pozostałych przyrządów. Tu bez szału, to tu tylko zachowajmy to. Pod czwórką miałem też coś, ale coś nie chce działać. Tutaj też bez szału. O. No bez szału, zdecydowanie. Zdecydowanie bez szału. Weźmy może nad góry. Nie działa, bo popsułeś. No, bardzo możliwe, że popsułem. Coś tu nie za bardzo mi wychodzi. Myślałem, że to trochę będzie łatwiejsze, zbieranie danych z skarbiną. Miałem taką szczerą nadzieję. Jednak się, jak widać, dość sromotnie pomyliłem. Szczególnie, że chodzi o nasz zasób energetyczny. Jest tragiczny. W ogóle nie mamy energii. Ja mam strasznie kiepską porę dnia, bo nic praktycznie nie widać. Jak gdzieś wyląduję zaraz, postaram się przewinąć czas, żeby było troszeczkę więcej widać, bo aktualnie to nic nie widać. I to jest problem główny. No, maleńki, leć, leć, leć. Nie rób sobie jaj. Ile to jeszcze procent stało? 92%, już końcówka, już końcóweczka. Pograj w Space Engineers. No dzisiaj trochę pograłem w Space Engineers, więc nie bójta się nic, spokojnie. Nie bójta się nic. 95%. Jesteśmy nad górami, co ciekawe. Na razie to szału nie ma. Zaraz powinniśmy być nad górami. Wysłało się? Wysłało się w końcu. Teraz też. To może zachowajmy sobie te dane. Seismic scan nie możemy teraz zrobić. Czy mam coś? Pod czwórkę powinienem coś mi przypisane, ale chyba nie mam. Tak mi się wydaje, że chyba pod czwórkę nie ma nic przypisanego. Coś się zbugowało. Chyba nie lecimy teraz na żadną górę. Na szczęście nie. Barometr. Bez szału też. Bym jeszcze raz zaryzykował wysłanie czegoś, ale wiem, że to się źle skończy. Jesteśmy teraz co? Czy jesteśmy? Mamy teraz w końcu teren górzysty. To jest pytanie podstawowe. Mam po prostu, że lecę nad karbinem, co ciekawe. Ciekawa sprawa. Dobra, wyślijmy te dane wszystkie. Poza tym, bo to jest jakaś lipa. Będę musiał później zamontować zdecydowanie więcej rzeczy, które pozwoliłyby mi ładować szybciej prąd. Jezu, czytaj czat. I co na tym się niby czacie dzieje, że mam go czytać? Bo nie do końca wiem, o co chodzi. Włącz auta na IRC-u, ale to nie ode mnie. Ja nie potrafię włączyć auta na IRC-u, więc mnie o takie rzeczy niestety nie możecie prosić. No bo ja takich rzeczy po prostu wypasów nie potrafię robić. Dobra i... Nadal jesteśmy, widzę, na Highlandsami, okej. Nadal nad Highlandsami. To w sumie nie jest dobrą rzeczą. Myślałem, że więcej rzeczy będziemy mogli zbadać tutaj, powiem wam tak szczerze. Miałem taką szczerą nadzieję.
Wow, w samolocie nie szalej mi tak. Na ciebie proszę, mi ty mi tak nie szalej. Jeszcze nad wyżynami? Jejku. Dobra, nawrót. Nawrót do bazy, bo to z większego sensu chyba nie ma. Polecimy sobie wysoko. Spokojnie wylądujemy. I przemyślimy nasze błędy. Gdzie robimy błąd? Bo nie jestem pewien. Gdzieś robimy błąd. Nie wiem gdzie. Nie do końca teraz potrafię konstruować jakoś, nie wiem. Dzisiaj skonstruowałem ten samolot i trochę mi to długo zajęło. Coś mi... Nie wiem, straciłem ten skill do konstruowania samolotów. Nie wiem jak to się dzieje, ale... Jakoś tak wyszło. Nie, paliwo się nie skończy. Spokojnie. Tu mamy... Połowę zbiornika i tu mamy jeszcze cały zbiornik, więc... Dopiero 1/4 zbiornika zużyliśmy, więc... Tym się specjalnie martwić nie musimy. Ale jesteśmy nad Highlandsami. Okej. Okay. No to z kolei mamy... Właśnie Highlandsowy... Zaraz, gdzie jest ten Nosecon? Tu jest Nosecon. I tu właśnie mamy dane z Highlandsów i je zostawimy. Z nimi sobie spokojnie wylądujemy gdzieś w okolicach bazy. Tylko jeszcze chciałbym z Nizin zdobyć dane. Z wybrzeża. I z... Wybrzeża i z morza. Taki jest plan. Dobra, damy trzykrotne przyspieszenie. Wzlećmy trochę wyżej, bo tam przynajmniej będzie rzadsza atmosfera i będzie prościej i szybciej można lecieć. Czy odpalić auta? No nie wiem. Nie wiem, czy to jesteś ty prawdziwy, Krzysiu, czy nieprawdziwy. Chyba... Dobra, i tu powinniśmy być teraz na... Dziwne. Dziwne, dziwne, dziwne. Wiecie co? Nie, ja ląduję. Coś tu ja kopię. Zaraz będziemy nad morzem. Sprzedam Opla. Xeon i Asik chyba nie do końca ogarniają, co się dzieje aktualnie. Tak mi się wydaje. Chyba, że spróbujemy wylądować w tym obiekcie zapasowym, na lotnisku zapasowym ewentualnie. I to jest plan. Byśmy mogli tam jeszcze jakieś badania przeprowadzić, bo nie wiem, czy tam do końca byłem tak, jak powinienem być. Spróbujmy tam wylądować. To będzie moje aktualne wyzwanie. Moje aktualne wyzwanie największe. Nie najprostsze, dodajmy. Jednak ostatnio założyłem, że lepiej mi idą misje kosmiczne niż misje lotniczo-atmosferyczne, zdecydowanie. Trochę bardziej to ogarnię. Po czym chyba za dużo tego naładowałem, bo już praktycznie wszystkie rzeczy, które powinienem zbadać przy mocy tych normalnych rzeczy do badań kosmosu, już mam tutaj na gerbinie zbadanych. No i po prostu... No nie ma co badać specjalnie, tak? Wyrównajmy trochę poziomy paliw, żeby statek był troszeczkę bardziej zrównoważony. Zwolnijmy trochę. Pierdziel szkołę, dotuj moskita. O! To jest bardzo mądry tekst. Gdzieś tam jest lotnisko, które ledwo widać. Czemu Moski wszystko wysyła, a nie zbiera? Bo prawdę powiedziawszy, wysyłanie jest teoretycznie wydajniejsze, to po pierwsze. Ile się cały czas przeprowadza, to jest ono wydajniejsze. Jednakże, wysyłam teraz głównie te rzeczy, które wiem, że i tak już mi, no 0,9, to sobie wyślę, co mi tam szkodzi, tak? To już nie ma co tego zbierać, tylko można sobie wysłać, po prostu. Chwilę, gdzie jest to lotnisko? Ja trochę od złej strony, znaczy lecę od dobrej strony, ale nie od tej co zwykle, więc się ciężko przyzwyczaić. Ile lotów minęło od wyprawy na Minmusa? Kilka. Chyba. Zależy, której wyprawy na Minmusa jeszcze.
Dobra, gdzieś tu jest lotnisko. Już się tam gdzieś na horyzoncie mijarzy, migocze. Miałeś 100 punktów i strzałeś. No miałem. Wiesz, tam te punkty możesz ciągle wysyłać. Masz coraz mniej, ale to i tak i siak jest wydajniejsze, niż gdybyś to robił, niż gdybyś po prostu to miał przywieźć. Gdzieś tu jest lotnisko. Chyba idzie tak. Lotnisko chyba idzie tak. Mniej więcej. Ledwo co widać. Skoro nie ma jakiegoś przybliżenia, bądź jakieś lornetki, że można było użyć. Gdybyśmy, oczywiście gdyby to był kokpit, to byśmy mogli trochę przybliżyć sobie obraz. To był to jakiś normalny kokpit, ale to nie jest normalny, ogarnięty kokpit. Niestety. Moskit brzoza. Postaram się uważać. Czyli dobrze wiem. Lotnisko idzie na prawo od nas. Czyli musimy troszeczkę na lewo skręcić. Minimalnie zwolnić by się przydało. I trochę zawinąć, żeby lepiej wylądować. Odpalić kółeczka. Jako, że mamy tutaj drabinkę, to zaraz będziemy mogli się po tej drabince opuścić na lotnisko. Tylko tak, tutaj będzie problem. Bo ja tu mam to, nie? Ja bym wypadało schować. Bo inaczej źle skończy. Chowaj się, chowaj, mała. Bo źle skończy, ja ci mówię. Wypadałoby przeczekać na dzień, bo w nocy się bardzo ciężko lata. Dobra, odpalmy światełka. I dobra, świecimy się jak psu jajca, ale przynajmniej wszystko będzie widoczne. Dobra, hamowanie, bo trochę za szybko lecimy. Dobra, włączę kompletnie silniki, bo zbyt szybko podchodzimy. Szkoda, że tu nie ma hamulców aerodynamicznych. Przydałyby się, oj, bardzo. Dobra, hamuj, 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 hamuj. Uff, trochę twarde lądowanie, ale udane. Hamuj, hamuj, hamuj. Brrr, maku. Okej, gites. Gites, gites, gites. I teraz tak. Wyłączmy światełka, wyłączmy SAS i przeczekajmy do dnia. Dobra, jest dzień, super. Możemy dać drabinkę. I który jest z tyłu? Dobrze, z tyłu jest Xenon. Tak, Xenon był z tyłu, super. Dobra, pobierz próbki. Czy my tu już byliśmy? No, widzę, że byliśmy, więc szału nie ma. Weź to. No dobra, szału nie ma. Czemu on się rusza? Aha, bo nie ma ręcznego zrzuconego. Przybiegnijmy się do hangaru. To jest ten artefakt, te stare części, które już nie są używane. Czy przypadkiem, jeżeli do nich podejdziemy i zrobimy badania, czy będziemy mieć więcej punktów? Czy też nie? Nie. Może nie chcę. Nie, dobra, to bez sensu, to bez różnicy, czy jesteśmy tu, czy nie jesteśmy. Zdecydowanie. Cancel, o Boże. I co teraz? Tą flagą to będzie sobie tutaj? Super. No, przynajmniej będę wiedział, gdzie jest. Przynajmniej będę wiedział, gdzie jest zapasowe lotnisko. Zdecydowanie. No, wracamy na. Wracamy do odrzutowca. Okej, okay, chodź tu. Boże. Biedna drabina. Wiecie co? Zaraz. Ja bym to sobie wysłał. Ile mamy tutaj? O, mamy bardzo dużo energii. Wyślijmy to. Review data i wyślijmy to. Boże, ta antena to wybija się w podłoże. Dobra, wysyła się spokojnie. Nie ma problemu akurat z tym, na całe szczęście. A co z resztą badań? O, tu też coś możemy wysłać.
Jeśli chodzi o aktywność sejsmiczną, też możemy wysłać. Super. No trochę jednak zdobędziemy coś tam. Coś tam jednak zdobędziemy. Szału nie będzie, ale zawsze jest to coś. Bądź co bądź. No, teraz przyspieszyć czas, poczekać się wszystko wyśle. Znowu możemy wysłać. Niech się wyśle spokojnie. Znowu się wysyła. Ile dostajemy teraz z tych 60? 60 razy 0,9 to będzie jakieś 54 punkty powinniśmy dostać. Czy mi się tylko wydaje? 5,4? 100. Ja czegoś nie rozumiem, zaraz. Ja czegoś nie rozumiem. Zdecydowanie. Ja czegoś tu nie rozumiem. Dobra, trudno. Nie ma co rozumieć, tak na dobrą sprawę. Kerbokomar i jego kerbowidzowie. W ogóle chyba jest teraz wymagany aut, żeby pisać na czacie. Tak mi się wydaje. Dobra, tu już co mogliśmy pozyskać, to pozyskaliśmy, ale jeszcze na wszelki wypadek to zrobię. 1, 2, 7, 2. Może być, zawsze to coś. Chyba tego nie mamy. Tak, to jest. To trzeba tutaj pospamować. To też można. O, i powinniśmy trochę badań dostać. Dobra, jeszcze poczekajmy chwilę, niech to porobi wszystkie niezbędne badania. I odzyskamy samolot. Zobaczymy, ile udało nam się nauki zdobyć. Mieliśmy tam jakieś chyba setkę, nie? Zachomikowaną, wydaje mi się, nie? Zobaczymy, jak będzie teraz. Będę musiał trochę bardziej dopracowany samolot z większą ilością, z większą regeneracją energii zrobić. Bo tu jest w tym momencie lekka masakra pod tym względem. Słońce zachodzi. Czyli ładowanie nam się zmniejsza, niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie zdążymy wszystkich badań zrobić jak na złość. No, wysyłać się, wysyłać. Gdzieś tam jakieś. Dobra, ale niech ten aut tylko tymczasowo będzie wymagany. Dobra, Recover Vessel. Ile nauki zdobyliśmy? Ile nam się udało nauki zdobyć? Właśnie złożyłem jedną niezbyt fajną rzecz. Ten odcinek nie pójdzie na tubę. Bo jest strasznie brzydka jakość. Syf. Czemu tylko 185? Ale syf. Tak mało? Jaki syf? Ale mało nauki. Nie opyla się robić misji w atmosferze. Zdecydowanie. Zdecydowanie nie opyla się. Dobra, robimy reset, bo muszę z wami sobie pogadać. Ja muszę zobaczyć, jakie to jakości było. Kurtyna.